nasz znakomity kolega, pan dr Adam Włoszaj, będzie mówił o wpływie latania na współpracę naukową. Adam jest nasz, wszystkie przepisy, 45 minut. Pytania, dyskusja. Zapraszamy do uważnego słuchania i potem do zadawania pytań. Dzień dobry. Dzisiaj będę przedstawiać wyniki badania, które, jak Państwo widzą, jest realizowane we współpracy międzynarodowej. W momencie jej rozpoczęcia była mniej międzynarodowa niż teraz, bo była tylko ze Stanami Zjednoczonymi, a w międzyczasie Shoran Yan wrócił do Chin, więc teraz mamy współpracę Polska, Chiny, Stany Zjednoczone. Co też dosyć dobrze oddaje jeden z wątków tego projektu i tej prezentacji, z tego względu, że będziemy mówić o współpracy naukowej w wymiarze przede wszystkim międzykontynentalnym, takiej bardzo długodystansowej. I głównym problemem badawczym w tym badaniu jest to, czy jest jakaś relacja między dostępnością transportu lotniczego i współpracą naukową. Krótko mówiąc, czy to, że mamy lepsze lub gorsze połączenia lotnicze między jakimiś miejscami, przekłada się na to, że jest więcej współpracy naukowej między naukowcami, którzy są zlokalizowani w obu, no, w tych różnych miejscach na świecie. Ten problem może się być może wydawać część z Państwa jakiś poboczny, trywialny, egzotyczny, ale w pewnym sensie można sobie pomyśleć o tym, że to jest tak naprawdę taki przykład nieco szerszego problemu, bo dużym problemem studiach nad rozwojem regionalnym, czy w ogóle takich studiach nad rozwojem ekonomicznym, jest to, jak infrastruktura wpływa na różnego rodzaju relacje. Tak? Czy relacje są najpierw, a później jest infrastruktura, czy najpierw jest infrastruktura, a później relacje. No, w tradycji takiej euroregowej bardzo często pojawiał się taki argument, że nie budujmy dróg tam, gdzie nie ma przepływu, bo muszą być najpierw przepływy i później powinna być ta infrastruktura. Z drugiej strony wiadomo, że są takie zależności, że tam, gdzie jednak się pojawiają te drogi, tam na przykład jest więcej ruchu samochodowego. Więc możemy jakby wpisać ten mały problem w nieco szersze ramy teoretyczne. I tak, nie wiem, coś mi tu się nie zmieni. No, nie zmieni się. Ale w zasadzie tak, dlaczego powinniśmy się przejmować samym tym wąskim problemem? Dlaczego zastanawiać się, skąd się bierze współpraca w nauce? Przede wszystkim dlatego, że obecnie, współcześnie nauka jest zjawiskiem, którego nie można by sobie wyobrazić bez współpracy. Mamy na to bardzo wiele dowodów. Jeden z dowodów widzą Państwo teraz na slajdzie. Otóż okazuje się, że w ostatnimi czasy mniej więcej 1/4 globalnej produkcji naukowej powstaje przy współpracy minimum dwóch osób z minimum dwóch różnych krajów. To jest bardzo dużo. Tak jak widać, ten wzrost od lat 70. jest niezwykły, astronomiczny i cały czas to rośnie. Jeżeli byśmy przeciągnęli te dane, no to jak tutaj mam te dane już dosyć stare, ale cały czas jakby ten wykres idzie w górę. Wiadomo, że w pewnym momencie się to kiedyś zatrzyma, no ale gdzie się zatrzyma, trudno powiedzieć. Co ciekawe, to umiędzynarodowienie nauki przejawia się z różną intensywnością w różnych miejscach na świecie, no tak jak wiele zjawisk społeczno-ekonomicznych. Więc dwie rzeczy tutaj trzeba powiedzieć.
Pierwsza jest taka, że jak popatrzymy na miejsca na świecie, gdzie nauka jest najbardziej zinternacjonalizowana, to zobaczymy, że ten wskaźnik, który wcześniej widzieliśmy, że tak rośnie sobie w skali globalnej do 1/4, w niektórych miejscach osiągnął już ponad 50%, czyli ponad połowa produkcji naukowej jest we współpracy nie po prostu, że dwie osoby z różnych miejsc, tylko dwie osoby z różnych krajów. To dotyczy przede wszystkim miejsc takich no, bardzo istotnych dla nauki, nie wiem, Szwajcaria, gdzie mamy wielkie urządzenia do fizyki wysokiej energii, fizyki cząstek. Też tak się składa, że ta internacjonalizacja, która tak jak widać na tej mapie osiąga nawet powyżej 3/4, mniej więcej, dotyczy przede wszystkim krajów Europy Zachodniej, więc też takiego miejsca na świecie, gdzie jest trochę drobnych krajów, prawda, Holandia, Belgia, Luksemburg, właśnie ta Szwajcaria, więc łatwo jest w pewnym sensie współpracować z kolegami z zagranicy. To jest dosyć istotna obserwacja, no bo jak popatrzymy na Stany Zjednoczone, to tam z kolei te wskaźniki internacjonalizacji nauki są nieco niższe, nadal bardzo wysokie, no ale nie tak bardzo wysokie jak w Europie. No to wynika przede wszystkim z tego, że Stany Zjednoczone są na tyle duże, że w wielu przypadkach ta współpraca wewnętrzna jest wystarczająca. I drugi aspekt ciekawy, który widać na tej mapie, jest taki, że właśnie jest to zróżnicowanie, które jest dosyć duże. Od bardzo mało międzynarodowionych miejsc, takich jak na przykład Wschodnia Europa, czy kraje, niektóre miejsca w Afryce, ale też niektóre miejsca w Chinach, do bardzo umiędzynarodowionych. Więc jest ciekawe zróżnicowanie. Można sobie zadać pytanie, skąd to zróżnicowanie się bierze. No i oczywiście jest to analizowane na wiele sposobów. Wskazuje się wiele czynników tego zróżnicowania, poczynając od tego, że chodzi o sens, tak? Czyli ludzie współpracują z innymi ludźmi, którzy mają uzupełniające kompetencje, powiedzmy, tak? Czy innym istotnym czynnikiem jest to, żeby połączyć wspólne zasoby. Ja mam takie laboratorium, ktoś ma inne laboratorium, możemy zrobić razem coś wspólnego, każdy z nas nie musi budować laboratorium swojego do tego konkretnego eksperymentu. Też są sprawy związane z kosztami. Niektóre eksperymenty, prace badawcze są tak drogie, że trzeba się na nie zwrócić. No ale są również inne czynniki, równie ważne, o mniejszej wadze, powiedzmy takim ciężarze merytorycznym, no, współpracują ze sobą ci ludzie, którzy się raczej znają niż się nie znają, ci, którzy się lubią niż się nie lubią. No i też jest bardzo ważny czynnik, że współpraca jest warunkowana położeniu. Łatwiej nam jest współpracować z ludźmi, którzy są bliżej, niż z ludźmi, którzy są dalej, no bo po prostu mamy większą szansę, że nawet przypadkiem wpadniemy na kogoś, jak przechodzimy przez korytarz, nie wpadniemy na kogoś, kto jest na drugim, na innym kontynencie. No, tu jeszcze mamy takie zbliżenia, może w zasadzie nie chciałbym bardzo analizować tutaj tych zróżnicowań przestrzennych, są one ciekawe, ale też dosyć ewidentne. Kolejnym aspektem, który może służyć argumentacji, dlaczego ten temat jest ważny, jest to, że współpraca w nauce nie jest tylko o sobie współpraca w nauce i współpraca w nauce, tylko okazuje się, że współpraca w nauce przekłada się na to, jak nauka funkcjonuje, chociażby w takich możemy snuć domysły, że być może ta intensywność współpracy w nauce przekłada się na jakość nauki. Jeżeli weźmiemy bardzo taką prymitywną miarę jakości w nauce, czyli cytowania, okazuje się, że no, tam, gdzie więcej tej współpracy międzynarodowej, tam cytowania wyższe. Być może to nie świadczy o jakości, ale na pewno świadczy o rozpoznawalności. Jeżeli w nauce chodzi o to, żeby się dzielić swoimi dokonaniami, żeby ludzie wiedzieli, co robimy, żeby jakoś to oddziaływało na rzeczywistość, to co najmniej możemy powiedzieć tyle, że badania, które są prowadzone we współpracy międzynarodowej, mają większą widoczność mierzoną za pomocą cytowań.
No i tak, i jakie są, w jaki sposób próbuje się tłumaczyć kształt współpracy w nauce, w wymiarze przestrzennym? No są dwa jakby główne czynniki, które na to wpływają. Oprócz tych czynników, o których powiedziałem, takich merytorycznych, że sens, że wspólne zasoby, uzupełniające się kompetencje, takie czysto przestrzenne rzeczy. To jest po pierwsze odległość. Mamy bardzo dużo dowodów na to, że im bliżej, tym większe prawdopodobieństwo współpraca zostanie nawiązana i będzie intensywniejsza. I to dotyczy oczywiście nie tylko nauki, ale też relacji biznesowych i wielu innych. I drugim elementem jest to, jakby liczy się też to, jaka jest, mówiąc technicznie, masa tych potencjalnych współpracowników. Czyli możemy o tym sobie pomyśleć w taki sposób, że większa jest szansa, że duży uniwersytet z dużą liczbą pracowników, z dużymi zasobami, z dużą produkcją naukową, jest większa szansa, że będzie intensywnie współpracował z drugim dużym uniwersytetem niż z jakimś tam małym, nawet jeżeli dystans między nimi będzie bardzo duży. Znaczy można się spodziewać, że będzie więcej współpracy między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Tokijskim niż między Uniwersytetem Tokijskim i Akademią Podlaską w Siedlcach, mimo tego, że dystans będzie mniej więcej podobny między tymi instytucjami, no ale potencjałowo będą się różnić. W efekcie składa nam się to na taki fizyczny model grawitacyjny, gdzie właśnie to, ile jest relacji między poszczególnymi elementami, zależy od tego, jak one są daleko albo blisko od siebie i to, jak są duże albo małe. No i w ten sposób jakby w oparciu o to teoretyczne podejście powstało bardzo wiele prac. Niektóre z nich są wymienione tutaj tą szarą czcionką, kompletnie nieczytelną na tym ekranie. I tych prac jest naprawdę dużo. Tak naprawdę pewnie można je liczyć w setkach. Natomiast okazuje się, że jeżeli weźmiemy pod uwagę taką rzeczywistą dostępność przestrzenną, to takich badań jest bardzo mało. Zazwyczaj ten element odległości bierze się po prostu tak jakby odległość zmierzona jakby linijką na mapie, czy po prostu zwykła fizyczna odległość między punktami, bez zwracania uwagi na to, czy tam realnie można się z jednego miejsca do drugiego dostać i jak wygodnie się można do niego dostać. No bo możemy sobie pomyśleć, co z tego, że jesteśmy blisko siebie, jeżeli między nami jest granica, której nie można przekroczyć, albo co z tego, że jesteśmy blisko siebie, jak dzieli nas rzeka i nie ma tam żadnego mostu ani promu, tak? I trzeba jechać gdzieś naokoło. Czyli badań, które uwzględniają tę rzeczywistą dostępność przestrzenną, jest bardzo mało, one są wypisane tutaj i one mają sporo ograniczeń z tego względu, że można w zasadzie je podsumować w ten sposób, że one zazwyczaj dotyczą jednego kraju, Szwecji, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Chin, jednego środka transportu, analizowana jest dostępność drogowa, dostępność kolejowa. Wyróżnia się tutaj praca Kataliniego i Gole, którzy zbadają dostępność lotniczą, ale tylko dla Stanów Zjednoczonych i tylko dla chemików. I tak naprawdę ta grupa badawcza w ich przypadku była dosyć mała, to było około 800 osób, o ile dobrze pamiętam. Największym ograniczeniem tego całego zestawu badań jest to, że to są wszystko studia obserwacyjne, czyli patrzymy, co się wydarzyło w przeszłości i na tej podstawie staramy się zobaczyć, jakie są zależności. No ale takie modele badawcze nie dają żadnych tak naprawdę podstaw do wnioskowania, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. One pokazują, że okej, tam gdzie szybciej jedzie pociąg w Chinach między dwoma miastami, tam jest więcej współpracy naukowej, ale nie wiadomo, czy tej współpracy naukowej jest więcej dlatego, że ten szybki pociąg powstał, czy może dlatego ten szybki pociąg został zbudowany między tymi dwoma miastami, dlatego że tam już było dużo tej współpracy albo że już po prostu było widać, że tam się po prostu wszyscy pchają. W sensie
W efekcie nie wiadomo, w którą stronę była tutaj ta przyczynowość, od podaży do popytu, czy od popytu do podaży. Mam nadzieję, że w tym momencie widzą Państwo też ten element wpisywania się tego naszego badania w szerszą dyskusję, bo w zasadzie możemy sobie pomyśleć o tym, że to jest jakby takie badanie, które trochę pokazuje właśnie, czy ta podaż dostępności transportowej wpływa na rzeczywistość, czy raczej jest najpierw ten popyt i ten popyt jakby powoduje to, że są dostarczane usługi transportowe między poszczególnymi miejscami. I tak, i w zasadzie, żeby rozwikłać ten problem, co pierwsze, jajko czy kura, popyt czy podaż, w zasadzie można by było zrobić jakiś eksperyment. Można by było zrobić tak, że weźmiemy sobie, że połączymy miasta w parę, być może na całym świecie, i podzielimy sobie je na dwie grupy. Wybierzemy losowo grupę miast szczęśliwych, między którymi będziemy dopuszczać podróże samolotami, i grupę miast, czy par miast nieszczęśliwych, pomiędzy którymi zakażemy latanie samolotami. No i za tam 2-3 lata zobaczymy, jaka jest współpraca naukowa między tymi w tych parach. No oczywiście to wydaje się dosyć trudne, prawda? No bo taki eksperyment spotkałby się pewnie z niezadowoleniem ludzi, którym byśmy zakazali latania, lotniska, które byśmy, nie wiem, musieli być może zamknąć i tak dalej. Ale to jest w zasadzie to, co zrobiliśmy w tym badaniu. Tylko zrobiliśmy to w sprytny sposób. Niczego nie zakazywaliśmy, tylko znaleźliśmy taki przypadek w niedalekiej historii, który ma pewne elementy tej losowości. I na tej podstawie budujemy tą nasz główny wkład do rozwoju badań w tym zakresie. Znaczy właśnie używamy takiej, można argumentować, silnej metody, która wskazuje na zależności przyczynowo-skutkowe w badanym przez nas zagadnieniu. No i tak, i teraz już przejdę do tego, co tak naprawdę zrobiliśmy. Przede wszystkim posłużyliśmy się pewną nieciągłością w sieci przelotów globalnych, zidentyfikowaną niestety nie przez nas, ale przez innych zacnych autorów, przez Kampantę i Jana Gizawa-Drota, którzy w 2018 roku opublikowali artykuł, w którym pokazali, jak ta nieciągłość działa. No i o co chodzi? Zauważyli oni, że jest pewna specyficzna, a w zasadzie była pewna specyficzna regulacja, która wymuszała na liniach lotniczych, że w przypadku lotów trwających dłużej niż 12 godzin musi być na pokładzie dodatkowa załoga. Czyli jeżeli mamy lot dłuższy niż 12 godzin, wystarczy jedna minutka dłużej. Nie wystarczy, że mamy dwóch pilotów, tylko musi być czterech pilotów. Co więcej, musi być na wymianę cały personel pokładowy, czyli zamiast tam, nie wiem, 10 stewardów musimy mieć 20. W efekcie można się domyśleć, że to podnosi koszt takiego lotu, tak? Dla linii lotniczej, później dla pasażerów. Ten koszt jest jeszcze wyższy, jeżeli sobie pomyślimy o tym, że jak ci piloci latają, to gdzieś później muszą spać, trzeba płacić im za te hotele, nie tylko jakby ich wynagrodzenia, ale też te regulacje wymagały tego, żeby te załogi w momencie, kiedy nie pracują, miały odpowiednie możliwości wypoczynku. Znaczy oni, krótko mówiąc, nie mogą siedzieć z pasażerami, musi być w nich osobna kabina. Więc to też powoduje, że koszt takiego lotu jest o wiele wyższy. Więc na podstawie tej obserwacji oni stwierdzili, że kurczę, być może jest tak, że linie lotnicze będą bardziej skłonne do puszczania lotów, które są trochę krótsze niż 12 godzin, a zdecydowanie mniej skłonne do puszczania lotów dłuższych niż 12 godzin.
Okazało się, że dane o długości lotów są nie aż tak bardzo łatwo dostępne, natomiast okazało się, że te 12 godzin dosyć ładnie przekłada się na fizyczną odległość. I okazuje się, że 12 godzin odpowiada mniej więcej dystansowi 6000 mil, co widać na tym wykresie. W zasadzie tu jest bardzo prawie że idealna relacja liniowa. Czyli dalej będę posługiwał się już tą miarą 6000 mil. Ale to 6000 mil wzięło się z tej regulacji opartej na godzinach pracy. No i cóż, ci autorzy popatrzyli na realne dane lotnicze z różnych lat. Tutaj widzą Państwo rok 2014. Za jakiś czas wytłumaczę, dlaczego takie, a nie inne lata są w tym użyte. No i okazuje się, że kurczę, rzeczywiście widać, że jest pewna nieciągłość w tej sieci lotniczej. Tutaj na osi X, na osi horyzontalnej, mamy odległość między parami miast na świecie, wyrażoną w milach. Natomiast na osi pionowej mamy liczbę połączeń lotniczych między tymi parami miast. Więc widać, że jakby dochodzimy do momentu do 6000 mil i nagle jest spadek, jest to wiele mniej lotów. I widać, że tutaj jakby po jednej i po drugiej stronie tego punktu przecięcia, tych 6000 mil, gdzie spodziewamy się, że coś może się wydarzyć, po pierwsze się to wydarza, a po drugie widać, że są jakby zupełnie inne trendy. Kolejny kamyczek do tego dodajmy, to znaczy dane z 1989 roku, gdzie widać, że tej nieciągłości nie było. I to jest dobrze, że jej nie było, szczerze mówiąc, z tego względu, że do końca lat 80. było bardzo mało samolotów, które po pierwsze mogły tak daleko polecieć i powyżej 6000 mil i było to ekonomicznie sensowne z punktu widzenia linii lotniczych. Więc można argumentować i dopiero na początku lat 90. Boeing i Airbus zaczęły wprowadzać takie współczesne samoloty, które teraz znamy z lotów międzykontynentalnych, które sprawiły, że bez problemu można latać, wcześniej też można było, ekonomicznie można latać na dłuższe dystanse. Czyli jakby możemy teoretyzować, że do końca lat 80. nie było trochę jakby ekonomicznego sensu puszczania dalszych lotów. Później z początkiem lat 90. ten sens się pojawił, więc to ograniczenie 12 godzin 6000 mil dopiero wtedy się zaczęło tak naprawdę ujawniać i z pełną mocą ujawniło się w roku 2014. No i cóż, i Jana Gizawa-Drott i Campante wykorzystali tę nieciągłość do sprawdzenia tego, czy te połączenia lotnicze, mniejsze lub większe, mniej intensywne lub bardziej intensywne, długodystansowe, wpływają na rozwój gospodarczy, mierzony w bardzo sprytny sposób na podstawie nocnych świateł mierzonych przez satelity, bo takie dane są dostępne dla całego świata z dosyć dużą szczegółowością. GDP, czyli PKB nie jest dostępne dla wielu krajów świata na niższych poziomach niż krajowe. No i okazało się, że rzeczywiście to działa, tak? Również sprawdzili, czy w ten sposób można zbadać intensywność powiązań kooperacyjnych między firmami. Okazało się, że tak, że w momencie tego przekroczenia tego, to znaczy coś się dzieje w momencie przy tym punkcie przecięcia 6000 mil. Więc na tej podstawie stwierdziliśmy, że być może to samo zaobserwujemy w przypadku współpracy naukowej. No i pewnie nie dziwią się, nie, jakby pewnie już wiedzą Państwo, że tak, znaleźliśmy taki efekt, no ale jak go znaleźliśmy? Znaleźliśmy go w oparciu o kilka zestawów danych. Po pierwsze wykorzystaliśmy dane z czegoś, co się nazywa Microsoft Academic Graph. I co niestety już rok temu przestało być
aktualizowane, więc jedynie możemy się posłużyć historycznymi danymi, ale dla tej analizy to nie ma żadnego znaczenia. Microsoft Academic Graph to jest taka baza, która zbiera informacje o publikacjach naukowych. Patrząc na informacje o tych publikacjach naukowych, możemy zobaczyć, skąd są autorzy. I na tej podstawie możemy ustalić, że mamy autora z Warszawy i mamy autora z Pekinu, powiedzmy. Kolejne dane, które wykorzystaliśmy, to były dane z International Civil Aviation Organization. I tutaj mamy dane dotyczące mniej więcej od połowy lat 80., w zasadzie do zeszłego roku. To są dane o wszystkich lotach międzynarodowych na świecie, w każdym poszczególnym locie. Skąd leciał, dokąd leciał, ilu było w nim pasażerów, ilu było i jaka była waga cargo w tym locie, ile było jeszcze tam poczty przewiezione, co trochę fajną daną, ale nie wiem za bardzo, jak go wykorzystać. Dla nas najważniejsi są ci same jakby fakt istnienia lotów i liczba pasażerów. No i cały zestaw zmiennych kontrolnych opisujących, jak duże jest lotnisko, gdzie z danego lotniska latają samoloty i tak dalej, i tak dalej. Przez chwilę powiem później, jakie to były zmiany. No i tak. I z jednej strony mamy właśnie te dane dotyczące publikacji naukowych, które mniej więcej mamy z całego świata. Tam, gdzie się odbyła produkcja naukowa, tam, gdzie żyją ludzie. No pewnie wielkimi tutaj jakby białymi plamami jest duża część Afryki i Ameryki Południowej, no ale taka jest właśnie dystrybucja nauki. Tutaj jakby te przepływy odpływają się głównie między Europą, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Indiami, Chinami, Japonią, Australią. Z kolei tutaj mamy dystrybucję przestrzenną międzynarodowych lotnisk. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że w Europie mamy bardzo dużo międzynarodowych lotnisk, bo prawie każde lotnisko jest międzynarodowe, bo jakieś tam samoloty latają międzynarodowo, bo mamy dużo małych krajów w Europie. Natomiast być może dziwi Państwa ten obrazek Stanów Zjednoczonych, no ale tak naprawdę to tam wygląda. W Stanach Zjednoczonych jedynie z niewielu lotnisk latają rejsowe samoloty do zagraniczne. Bo może jest jeszcze dosyć jedna istotna techniczna uwaga, że w tej analizie wzięliśmy pod uwagę tylko dane o rejsowych lotach, czyli nie bierzemy pod uwagę czarterów, które zazwyczaj latają w miejsce turystyczne, no bo zazwyczaj nimi naukowcy nie latają. Czy nie bierzemy pod uwagę lotów z Indianapolis na Kubę, czy tam do jakiegoś innego Haiti. W naszej analizie posłużyliśmy się dwoma podejściami analitycznymi, dwoma quasi-eksperymentalnymi podejściami analitycznymi, tak zwaną metodą zmiennej instrumentalnej. Ją wykorzystaliśmy do wytłumaczenia zmiennej odsetka współpracy naukowej liczonej dla takich abstrakcyjnych kwadracików wyciętych z przestrzeni, powiedzmy, dokładnie do tego, co tutaj pokazujemy. Tak? Tłumaczymy, jaki jest odsetek współpracy naukowej w tych poligonach. A drugi wskaźnik, druga metoda to jest nieciągłość regresji i w tym przypadku zmienną wyjaśnianą jest po prostu liczba współautorstw między parami miast. Między parami miast połączonymi lub niepołączonymi długodystansowymi lotami. No i to w zasadzie jest pewnie najważniejszy slajd z całej prezentacji, bo tutaj tak, na osi X mamy odległość między parami miast na świecie, natomiast na osi Y mamy liczbę publikacji we współautorstwie autorów afiliowanych w parach tych miast.
No i mamy zaznaczony ten punkt przecięcia czerwoną linią, 6000 mil, czyli tam, gdzie się spodziewamy, że coś się dzieje. No i widać, że coś się dzieje. Tak? Czyli pewnie nie zdziwią się Państwo, że później z modeli regresji, które będę pokazywał, wychodzi, że rzeczywiście coś tam się dzieje. W odległości do 6000 mil widzimy, że ta współpraca jest i nawet trochę rośnie, chociaż to jest pewnie artefakt. A później jest ewidentny spadek i mamy zupełnie przeciwny trend. To są dane dla roku 2014, czyli tego roku, w którym się jakby w pełni uwidocznił wpływ tych regulacji, że 12 godzin trzeba mieć, powyżej 12 godzin trzeba mieć więcej załogi w samolocie. No dobrze, tutaj mamy znowu jakby ten sam obrazek, pokazany model, który stosujemy. Tak naprawdę on jest dosyć prosty. I jakie są efekty? Efekty są takie, co my tutaj mamy. Mamy przede wszystkim najbardziej interesującą nas zmienną, to jest ten RD estimate, czyli regression discontinuity estimate. To jest po prostu oszacowanie tego, co się dzieje w tym punkcie przecięcia. Co się dzieje w momencie, kiedy odległość nam się zwiększa, jakby mijamy te 6000 mil między parami, wszystkimi parami miast na świecie. Widzimy, że tu się pojawił tam minus 6, minus 8, minus 7 w zależności od wariantu. Interpretacja tego jest taka, że to jest różnica 6, 7, 8 artykułów, która jest efektem tego, że między parami miast są albo nie ma dogodne połączenia lotnicze długodystansowe. Dobra, przejdźmy może do jakby pełnego modelu. Pełny model jest skonstruowany w ten sposób, że uwzględnia różne zmienne kontrolne, które wydaje się, że mogą być istotne w naszym przypadku. Przede wszystkim uwzględnia zmienne kontrolne dotyczące tego, z jakimi lotniskami mamy do czynienia. No bo łatwo jest jakby może argumentować, że okej, co z tego, że nie ma jednego długiego lotu, ale być może lotnisko po prostu jest tak świetnie rozwinięte, że można gdzieś polecieć i się łatwo przesiąść. Więc uwzględniamy tutaj tak to, co jest określone na tym slajdzie Airport Controls, czyli uwzględniamy to, ile lotów jest na lotnisku, ile pasażerów się przewija przez lotnisko rocznie, do ilu krajów są loty, do ilu miast są loty, tego typu rzeczy. Uwzględniamy również strefy czasowe, no bo to też może mieć przełożenie na współpracę naukową. Uwzględniamy również właśnie to, co się, jakby być może pamiętają jeszcze Państwo, to co mówiłem o tym modelu grawitacyjnym, że ważna jest też masa, tak? Czyli tam jakby można się spodziewać, że będzie więcej współpracy między Bostonem, gdzie mamy ważne uniwersytety amerykańskie, a Tokio, a pewnie mniejsza między Rzeszowem a Tokio, mimo tego, że w Rzeszowie lotnisko jest całkiem nieliche. W efekcie, cóż my tu uzyskujemy? Po dodaniu wszystkich zmiennych kontrolnych, które uważamy, że warto dodać i możemy dodać, okazuje się, że ten efekt oszacowany jest nieco mniejszy niż w tych pierwotnych podejściach, bo on spada do minus 2, 5, minus 3. Jego istotność statystyczna też trochę spada, no ale możemy argumentować, że to jest pewnie bliższe rzeczywistości. Cóż to 3 mniej więcej oznacza? To 3 mniej więcej oznacza, że jeżeli weźmiemy sobie dowolną parę miast na świecie i porównamy taką parę, między którą jest połączenie lotnicze długodystansowe albo nie ma długodystansowego połączenia lotniczego, to różnica między nimi będzie 3 dodatkowe albo 3 więcej albo 3 mniej, w zależności od której strony patrzeć, artykuły naukowe rocznie. Czyli mogłoby się wydawać, że pewnie to nie jest dużo, prawda? 3 artykuły między, nie wiem, Warszawą a Chicago więcej albo mniej, wcale nie tak dużo, aczkolwiek jak się popatrzy na to, że takich par na świecie mamy dosyć sporo, no to okazuje się, że ten wpływ długodystansowych lotów no pewnie będzie liczony w, ostrożnie można mówić, w setki artykułów rocznie. Nie mówię, że w setki artykułów, które by nie powstały, być może by powstały, ale nie byłyby we współpracy międzynarodowej, a być może część z nich w ogóle by nie powstała, bo
No tak. Okej. Okay. Popatrzmy jeszcze tak. Pamiętamy, że w roku 2014 ta nieciągłość w sieciach lotniczych była widoczna w 89 nie, więc może warto porównać też, jak wyglądała współpraca naukowa. No i rzeczywiście tutaj też zgodnie z oczekiwaniami okazuje się, że w ten znany już Państwu obrazek z roku 2014 widzimy, że coś tutaj się dzieje, że w nieco przeciwne nawet trendy po obu stronach tego punktu przecięcia. Natomiast w roku 89, no, jeżeli byśmy się chcieli dopatrywać tutaj, to no, coś tu się dzieje, ale jak popatrzymy, to cały trend jest mniej więcej równy i też jest bardzo duża tutaj jakby losowość tych punktów. One są raz niżej, raz wyżej, generalnie trudno argumentować, że tu jest jakiś intensywny trend. Żeby zobaczyć, czy ten trend rzeczywiście występuje, czy nie, no tutaj już nam się bardziej pewnie przyda modelowanie. No i jak popatrzymy na te pełne modele, okazuje się, że dla tych lat 80, dla tego roku 89 efekt jest nieistotny statystycznie i bardzo, bardzo mały, bo tu mamy w 14 2,5, w 89 0,01, czyli dwa rzędy wielkości, mniej, nieistotne statystycznie. Czyli dokładnie zgodnie z oczekiwaniami takiego kształtu relacji byśmy oczekiwali, że w 89 długodystansowe loty, ponieważ było ich tak bardzo mało, nie miały wpływu na długodystansową współpracę naukową. W momencie, kiedy się usensowniły ekonomicznie, ten wpływ się uwidocznił. No i w drugim podejściu analitycznym, czyli ta zmienna instrumentalna, wykonaliśmy je w dwóch celach. Pierwszy cel jest taki, żeby zobaczyć, czy właśnie w innej nieco metodzie wyjdzie to samo, tak, żeby jakby zrobić taką konfirmacyjną analizę, że nie popełniamy żadnego błędu, ale z drugiej strony ta metoda zmiennej instrumentalnej pozwala nam zobaczyć, czy zbadać pewne dodatkowe zjawisko, o którym za chwilę powiem. Ale na początku muszę wyjaśnić przynajmniej pokrótce, skąd się, jak jest skonstruowana ta nasza zmienna instrumentalna. Ona cały czas wykorzystujemy tę odległość 6000 mil. Tutaj grubą czerwoną linią jest zaznaczona odległość 6000 mil od lotniska w San Francisco. Być może przez chwilę może się to Państwu wydawać dziwnie, że ona tak przebiega, no ale Ziemia jest kulą mniej więcej, tak? Tam jakąś geoidą, tak to będzie się układać. I co dalej zostało zrobione? Dalej dla każdego miasta, każdego lotniska policzyliśmy taki wskaźnik, to znaczy proporcje miast, które lądują dla tego miasta w tym żółtym pasku, czyli w pasie 500 mil poniżej naszego punktu odcięcia 6000 mil, w stosunku do sumy z nieco szerszego paska, czyli z odległości od 5500 mil do 6500 mil, czyli powyżej i poniżej. Idea za tą zmienną instrumentalną jest taka, no, że oczekujemy, że tam, gdzie będzie jakby ten odsetek wyższy, tak się zdarzyło dla danego miasta, że większość jego potencjalnych kontaktów jest poniżej tego punktu odcięcia, poniżej 6000 mil, no to możemy się spodziewać, że takie miasto miało trochę więcej szczęścia, tak? Będzie trochę miało więcej w efekcie tych połączeń lotniczych, no bo takie stanie linią lotniczych. To tak bardzo w skrócie. No i tak naprawdę wykorzystaliśmy nieco bardziej wyłożony wariant tej zmiennej instrumentalnej, bo dodatkowo uwzględniliśmy to, jakie to są lotniska, te potencjalnie, te lotniska połączone daleko od tego San Francisco, powiedzmy. Czy to są lotniska z dobrze rozwiniętą siecią lotów, czy ze słabo rozwiniętą siecią lotów, tak żeby uwzględnić to, że możemy mieć przesiadki. No i jakie są wyniki? Krótko mówiąc, wyniki potwierdzają
potwierdzają to, co już zaobserwowaliśmy w tej wcześniejszej metodzie nieciągłości regresji. Dodatkowo ta metoda zmiennej instrumentalnej umożliwia nam uwzględnienie większej liczby zmiennych kontrolnych, takich jak na przykład GDP per capita na poziomie krajowym, takie jak na przykład odległość do równika i inne podobne. Regionami to są. To są regiony, takie, to są mniej więcej kontynenty. No bo jednak ta współpraca jest, to są mniej więcej kontynenty. No, w zasadzie to potwierdza to, co po prostu wcześniej mówimy, ale to nie był główny cel naszej analizy. Głównym celem naszej analizy było zobaczenie, czy przypadkiem nie jest tak, że ten wpływ jest, wpływ długodystansowych lotów na współpracę naukową nie jest w jakiś sposób modyfikowany tym, jak daleko mamy do lotniska. Tak? Bo my w Warszawie mamy blisko do całkiem niezłego lotniska, no ale są takie miejsca na świecie, które mają dosyć daleko do dobrego lotniska. Takim przykładem jest na przykład Cornell University w stanie Nowy Jork, które nie ma blisko siebie sensownego lotniska. Najbliższe sensowne lotnisko jest w Nowym Jorku, do którego trzeba jechać 3 godziny. To trochę jakby jest inna sytuacja. Więc możemy hipotetyzować, że być może ta dodatkową zmienną, która jakby wpływa na tą naszą główną relację, jest odległość do lotniska. No i rzeczywiście ta metoda umożliwia nam zbadanie tego zjawiska. Po pierwsze, widać to już tutaj, gdzie robimy technicznie mówiąc interakcję między naszą zmienną instrumentalną i odległością do lotniska. Tutaj ten efekt wychodzi bardzo silnie istotny statystycznie i ujemny. To znaczy, że im dalej do lotniska mamy, tym mniejszy efekt dobroczynny tego, że to lotnisko ma długodystansowe połączenia lotnicze na współpracę naukową. Być może prostsze w zrozumieniu będzie to, co występuje dalej, bo tutaj po prostu podzieliliśmy naszą próbę na takie podzbiory. Próba do 50 mil, od 50 do 100, od 100 do 150. No i widać, że tutaj ten efekt w przypadku tej odległości do 50 mil jest bardzo silny, 0,45, 3 gwiazdki istotne statystycznie. I później im bardziej się oddalamy, tym ten efekt wygasa, aż przy przekroczeniu 150 mil jest już praktycznie zero. No bo kto by chciał jeździć na lotnisko, do którego ma 300 kilometrów? No to już wydaje się, że jest tylko trudna sprawa. No dobrze. Jakie są wnioski z naszego badania? Po pierwsze, wnioski są takie, że wydaje się, że mamy dosyć silne przesłanki, żeby stwierdzić, że dodanie, jakby utworzenie połączeń lotniczych długodystansowych powinno się przekładać na współpracę naukową. No i dodatkowo mamy ten wniosek, o którym mówiłem, że im dalej do lotniska, zwłaszcza jeżeli przekroczymy gdzieś tam te 100 mil, 150, to okazuje się, że już ten dobroczynny wpływ przynajmniej na współpracę naukową staje się niezauważalny. Jakie wnioski z tego praktyczne wyciągać? Nie chciałbym, żeby wyciągać z tego praktyczny wniosek, że rozwijajmy długodystansowe loty wszędzie, bo to w efekcie okaże się, że ekonomicznie nie jest sensowne. Poza tym wiemy, że w ogóle latanie szkodzi środowisku przez swoje emisje, zwłaszcza to długodystansowe. Więc dwa razy bym się zastanowił, zanim bym na miejscu, nie wiem, ministra nauki i szkolnictwa wyższego postulował, żeby uruchamiał loty długodystansowe gdzieś tam, gdzie chcemy współpracować, bo chyba jednak nie tędy droga. Kolejna sprawa, która zapewne wyjdzie w dyskusji, jest taka, że ta analiza ma charakter historyczny. To znaczy posłużyliśmy się danymi od 1989 roku do 2014. Wielką niewiadomą jest to, co się dzieje teraz, tak? W momencie COVID-u i rozpowszechnienia się komunikacji elektronicznej, jakby spowszechnienia tej komunikacji elektronicznej.
Pewnie od razu przychodzi Państwu do głowy taki pomysł, okej, no to powtórzmy to badanie teraz. Niestety nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić z bardzo z takiego oto powodu, że regulacje, które były podstawą tej nieciągłości, na której cała ta analiza jest oparta, zmieniły się od mniej więcej roku 2014, 15, 16. To znaczy te regulacje 12 godzin są stopniowo łagodzone, zaczynają się różnić między krajami, więc w efekcie trudno jest oczekiwać, że ten efekt będzie występował. I ja nie mam danych dla najnowszych lat, ale tam dla 2018 i tam już widać, że rzeczywiście ten efekt zaczyna spadać, tak? Przez to, że te regulacje się jakby osłabiły. Linie lotnicze już nie zawsze muszą mieć czterech pilotów w locie, który trwa 13 godzin, więc jakby ten czynnik, który ekonomiczny, który je powstrzymywał od puszczania lotów dłuższych niż 12 godzin, został w dużej mierze wyeliminowany. Z punktu widzenia prowadzenia tego typu badań, niestety, trzeba by było powiedzieć. Dziękuję bardzo. Objawo prawdziwą nauką o nic. Dziękujemy za bardzo ciekawe wystąpienie i zmianę wszelkich wątpliwości w sprawie, dlaczego współpracujemy z niektórymi krajami naukowo, a z innymi nie. Jestem ciekaw dyskusji, która teraz nastąpi. Zaczniemy może tradycyjnie od zapytania, czy studenci mają. Bardzo prosimy. Ja mam taki dylemat, który nie jest do końca związany z samymi badaniami, ale jestem ciekawa odpowiedzi Zenona Kudeńskiego. Właśnie, co związane z tym, że jednak wiemy, że samoloty emitują dużo śladów węglowych i mamy teraz współpracę typu online, która coraz bardziej się rozszerza. No ale czy ona jest aż taka efektywna i czy to dążę do tego, że powinniśmy więcej kontaktów online utrzymywać, a mniej latać? Czy jednak face to face, osobiste, no jednak są warte podtrzymania, bo taka jest idea uniwersytetu i powinno się spotykać i tak dalej. Jak to pogodzić z tym całą ekologią i z tym, żeby no, utrzymać pewien balans? Ja mam takie pytanie, ponieważ nie jestem pewna, że tego nie wiem. Natomiast czasami, kupując bilety lotnicze, jest taka szansa, żeby kupić bilet z jednego miejsca do drugiego i tam mieć przesiadkę. Jest taka możliwość, tak samo jak są pociągi. Wydaje mi się, że dla Polski bardzo często jeździ się do Frankfurtu i stąd się jeździ gdzieś dalej. I czy, jakby to zostało wspomniane w badaniach, to może podać na jakiegoś takiego chłopika, który wpływa na wyniki badania. Dziękuję za pytanie. Patrzę na studentów. Nie idzie. Ręce głowami. Dobra, to teraz rozglądam się. Jakub. Rok. Ja mam takie pytanie dotyczące konferencji, to znaczy wydaje mi się, że ta współpraca międzynarodowa często jakby taką płaszczyzną jej rozpoczęcia jest spotkanie na konferencji, niekoniecznie odległość między dwoma uczelniami, w których te osoby pracują, ale być może właśnie odległość jakby tego miejsca pośredniego spotkania. Zastanawiam się, czy to jakkolwiek jest widoczne w tej analizie, wpływ tego, czy może są jakieś inne jakby, czy macie może wiedzę na temat tego, czy właśnie tą konferencję, bo to też ich formuła się zmieniła za sprawą pandemii bardzo mocno, więc jestem ciekaw, czy tutaj jakby to macie jakąś wiedzę na ten temat, jak to wygląda i czy w tych wynikach, które już były dla tego wcześniejszego okresu, czy ten efekt konferencji jako potencjalnego miejsca spotkania jest jakoś widoczny? Tak.
Tak, Adamie, to ja mam pytanie, może jakoś nie wychwyciłam tego, ale chciałam wrócić do tego prostego pytania, czy najpierw infrastruktura, czy najpierw przepływy, bo chyba obiecywałeś nam odpowiedź na ten dylemat, a ja jakoś nie wiem, czy z tej prezentacji to wyłapałam. No, bardzo dziękujemy. Mamy pytanie online też od pani dyrektora. Jestem ślepy, więc robimy taką. Robimy. Czy rozważamy uwzględnienie kosztów lotów? Po pierwsze. Czy wirtualizacja kontaktów naukowych, no to jest kwestia pandemii, też tak, o której wspomniałeś, miała wpływ na te wyniki. Miała ustawę naukowe, bo bez przodu. Tak. Podstawa wobec śladu węglowego, różnice międzydyscyplinarne, to również mi przyszło do głowy, tak? Sytuacje, kiedy praca wspólna, fizyczna, tak w laboratorium jest konieczna, no w skanerunku, to może mieć większe znaczenie niż w sytuacji, kiedy możemy sobie po prostu pogadać, tak? Na temat artykułu, który razem piszemy, tak jak robimy to w naukach społecznych, więc czy rozważacie różnice międzydyscyplinarne? Dlaczego Magry? Ten Microsoft. Dlaczego Magry? Pan profesor. Nie. Ale nie chciałam się. Nie zgłaszała. No to tak bym powiedział. Ale chciała nową zmienną kontrolną wprowadzić. Moim zdaniem oczywiście, nie przymusowo, jasna rzecz. Mianowicie rozmieszczenie ośrodków badawczo-rozwojowych. Uzasadnienie. I tak na przykład w roku 2014 Toyota zgłosiła 400 patentów. Polska w tym czasie zgłosiła 18. Ale 400 patentów międzynarodowych. Te patenty międzynarodowe, te 400 do biura międzynarodowego patentowego, te patenty no, są tworzone w ośrodkach badawczo-rozwojowych Toyoty. Toyota ma te ośrodki badawcze rozmieszczone przecież nie tylko w Japonii, ale również w innych swoich firmach. Tajniki lokalizacyjne ośrodków badawczo-rozwojowych są nieznane, no ale można sobie wyobrazić, że tak jest. Mało tego. Na pewno postępują też inne firmy międzynarodowe. Dalej, jak się spojrzy na przykład na pochodzenie tych patentów w statystyki OECD, no to tam widać wyraźnie, teraz dokładnie nie pamiętam, jakie tam są liczby, ale to więcej, coraz więcej jest właśnie takich patentów, że ludzie są z różnych firm i z różnych krajów. No dobra, i co z tego, jak to się ma do publikacji? No jeśli ktoś działa w patentach, no to pewnie działa i w publikacjach. I w związku z tym te publikacje najprawdopodobniej odzwierciedlają połączenia pomiędzy ludźmi, którzy pracują w podobnych ośrodkach badawczo-rozwojowych dla jakiegoś jednego patentu do tej Toyoty, że w Czechach się robi kawałek tego patentu, znaczy myśli nad kawałkiem, w Polsce nad czymś innym, no i w Szwecji jeszcze nad czymś. Prawdopodobnie. I tak jest na świecie. Co więcej. Te ośrodki, jeszcze jest jedna okoliczność z tym związana, mianowicie taka, że ten twój wykres, który pokazywałeś, Adam, tam były wzrost, internacjonalizacja publikacji. Tak? I ten wykres się u ciebie rozpoczął, prawda, w roku 1970, a około 1980 nastąpiło znaczne przyspieszenie. No identycznie jest ze światowymi patentami. Też w latach 80. mamy gigantyczne przyspieszenie.
oba te wykresy prawdopodobnie by się pokrywały. No, to uzasadnia tezę, która mówi o tym, no, że te dwa procesy są jakoś połączone, no i to, prawda, ta działalność patentowa jest prawdopodobnie scyrkulowana, skorelowana silnie z działalnością publikacyjną, a to, że nastąpiło przyspieszenie, no to jest efekt po prostu tego, że żyjemy w takich czasach. No i w związku z tym to rozmieszczenie, jeżeli mam rację, a trochę chyba mam, no to to rozmieszczenie, to natężenie tej współpracy jest w pewnej mierze również pochodną tego, że ośrodki badawczo-rozwojowe są, prawda, rozmieszczone po świecie, no i ludzie pracują w ośrodkach rozwojowych tej samej firmy, no to ze sobą to zwiększa się prawdopodobieństwo ich współpracy i wspólnych publikacji. No i w związku z tym, moim zdaniem, taką zmienną kontrolną można by i warto by było włączyć. A jeszcze do tego śladu węglowego, ktoś pytał, to jeszcze taką rzecz powiem, że mianowicie kontakty osobiste są bardzo ważne, nie tylko w naukach społecznych. Chyba Obamy toczyła się w Stanach Zjednoczonych dyskusja nad reindustrializacją, w Europie zresztą też. No i fakty, odnotowano, że wiele przedsiębiorstw amerykańskich wraca z Chin, a zwłaszcza wycofuje z Chin działalność badawczo-rozwojową. Po pierwsze z tego powodu, że Chińczycy kradną własność intelektualną, ale po drugie, i to jest zdaje się ważniejszy powód, mianowicie badania pokazały, że management tamtejszy wykrył, że działalności badawczo-rozwojowej, że taką działalność trudno jest prowadzić na odległość, że bardzo ważne są codzienne kontakty w przekroju produkcja, ośrodek badawczo-rozwojowy. I to takie nie mailowe, ale takie osobiste. To super ważne. No i dlatego to negatywnie to działa na ślad węglowy. Bardzo dziękujemy. Tak. Panie, kontynuując wątek różnych czynników, które wpływają na to, że pracę międzynarodowej naukowej, na przykład tych konferencji, to jak się ma to natężenie do wymiany studenckiej, to znaczy do studentów, którzy przybywają na dane uniwersytety z zagranicy na dłuższy czas, więc czy tutaj też można byłoby obserwować wpływ tych lotów, raczej już w takich dłuższych pobytach nie, a jeżeli nie, no to czy obecność na danej uczelni studentów z kraju, który normalnie już byłby za tym punktem odcięcia, modyfikuje w jakiś sposób wynik tej ilości liczby publikacji. Dziękuję. Tak. Pytanie, nie wiem, czy ono będzie jego badania, przynajmniej było przedmiotem mojej refleksji, a mianowicie ciekawi mnie taka pogłębiona charakterystyka demograficzna naukowców, którzy są najczęstszym beneficjentem takiej współpracy międzynarodowej realizowanej na długie dystanse. Czy te grupy reprezentują częściej kobiety czy mężczyźni? Młodzi pracownicy naukowi czy starsi pracownicy naukowi z określonym dorobkiem, czy może na przykład osoby bezdzietne albo osoby z rodzinami? I czy na tej podstawie możemy wnioskować o jakichś cechach dominujących grup naukowców, które są najczęstszym beneficjentem takiej współpracy? I takie mam jeszcze jedno pytanie, ono chyba też nie było oczywiście przedmiotem twojego badania, ale może przedmiotem twojej refleksji, bo jeżeli zastanawiasz się, jak latanie wpływa na naukę, to zastanawiam się nad inwersją tego pytania, mianowicie jak nauka wpływa na latanie, to znaczy jaką część branży lotniczej generuje mobilność naukowców, czy znowu odpowiedź na pytanie, tak na marginesie. Bardzo dziękuję. Czy już tutaj na tyle? Ja mam jeszcze dwa. Posłucham? Jeszcze jedno pytanie. To może. Do czatu.
pana Piotra Łęckowskiego. Czy zmienione zostały umowy bilateralne, czyli stała współpraca? Badania. I ja w takim razie chciałbym zadać dwa pytania, czyli nie zapominam. Jedno ma naturę trochę techniczną, czyli chciałbym zapytać, czym w waszym ujęciu jest współpraca naukowa, czy międzynarodowa przy artykule. Myślę o przypadkach dużych krajów, w których jest dużo lotnisk. W Stanach Zjednoczonych na przykład, nie wiem, połowa lotnisk ma mniej niż 6 tysięcy do Toronto, a druga połowa ma więcej niż 6 tysięcy. I co taki, w takiej sytuacji? Znaczy, co z, czy nie lepiej jest mówić o współpracy międzyośrodkowej, tak, niż o współpracy międzynarodowej? Tak? Czy jaka odległość się tutaj liczy? To jest jasne pytanie, chyba. Więc to jest jedno pytanie. Drugie pytanie, trochę w kontekście tego, czy warto latać, żeby współpracować naukowo, co ze śladem węglowym, co z kosztami, czy w ogóle warto promować taki pomysł. Na przykład moglibyśmy zbadać, czy myśleliście o tym, no bo mówmy się, większość artykułów naukowych jest do niczego, tak? Czy warto sprawdzić, czy na przykład dobre artykuły nie są częściej publikowane na skutek odległej współpracy międzynarodowej, tak? I czy to nie jest jakiś asumpt do tego, czy myśleć, że jednak może warto, tak? Czy skoro te artykuły są do niczego, to może już lepiej lecieć krótko. Nie produkować śladów węglowych. Dziękuję. No dobrze, dziękuję za te wszystkie pytania, bardzo fajne i na miejscu. I wydaje mi się, że mniej więcej połowa pytań dotyczy zmiennych kontrolnych, które można by tu uwzględnić, dlaczego nie zostały uwzględnione, czy mogą być uwzględnione i tak dalej. Przede wszystkim mogą być, jeżeli są takie dane. W przypadku, tu się pojawiła informacja na temat tych studentów. Nie ma takich danych w skali globalnej, więc siłą rzeczy taka analiza jest niemożliwa. Nie mamy szczegółowych danych, które opisują, ile studentów z Chin przypływa do Stanów Zjednoczonych, do Europy, ile z Europy. To są bardzo, bardzo ograniczone dane. Na poziomie krajowym one są dostępne, ale ta analiza nie jest na poziomie krajowym. Ona jest na poziomie miast tak naprawdę. Tak samo te centra badawcze, firmowe, no to bardzo trudno do, po pierwsze, zdefiniowania, co to jest to centrum badawcze i nie ma takich danych. I to oczywiście wiążące, bo myślałem, że będę miał jakiś wkład w naukę, a to mi tutaj tak. No problem jest taki, że jeżeli prowadzimy badanie w skali globalnej, a to badanie musi być w skali globalnej, z tego względu, że mówimy o bardzo dużej odległości międzykontynentalnej. Tu od razu może odpowiem na jedno z pytań Mikołaja. Ty mówisz, że odległość gdzieś ze Stanów do Toronto czasami jest poniżej, czasami powyżej 6 tysięcy mil. Muszę cię zmartwić. San Francisco do Europy to jest 6 tysięcy mil. Więc tak naprawdę nie mówimy tutaj w żadnym przypadku o współpracy wewnątrz Stanów Zjednoczonych, wewnątrz Ameryki Północnej, ani wewnątrz Europy, ani wewnątrz Indochin, tylko o czymś, co pomiędzy jest tymi kontynentami, czyli wewnątrz takiej bardzo długiej dystansowej. No dobra, ale wracając do tych zmiennych kontrolnych. Przede wszystkim można powiedzieć tak, że zastosowanie tych dwóch metod quasi-eksperymentalnych powoduje, że my tak naprawdę nie musimy stosować tych zmiennych kontrolnych. Ja je pokazywałem, że je włączam, ale one są włączone tylko po to tutaj, żeby poprawić precyzję naszego oszacowania. Natomiast sama jakby logika tych metod powoduje to, że działamy tak, jakbyśmy losowali. Czyli wyobraźmy sobie, że po prostu losujemy, dlatego od tego zacząłem, losujemy pary tych miast. Między jednymi jest połączenie lotnicze, między drugimi nie jest. Jeżeli zrobimy poprawne losowanie, to powinno być tak, że te nasze grupy i nasza grupa kontrolna i nasza grupa eksperymentalna będą porównywalne w wymiarach tych, które jesteśmy w stanie zmierzyć i sobie wymyślić, jak i w tych, których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Tak? Nie wiemy, że one są istotne. Więc jakby jeżeli te metody mają dobre ugruntowanie teoretyczne i nie popełniamy żadnego
poważnego błędu w ich zastosowaniu, to w zasadzie włączanie zmiennych kontrolnych, czyli tych studentów, czyli tych centrów badawczych, czyli na przykład konferencje, o których wspominał Kuba, nie powinno wpływać na nasz wynik. Ich włączenie mogłoby poprawić precyzję oszacowania, dlatego tam, jak być może pamiętacie, w taki slajd, gdzie było kilka modeli regresji coraz bardziej skomplikowane, ten wpływ się stawał coraz mniejszy, tam od 7, 8 do 2, 3, tak? Więc on się po prostu zmniejszył, ale zarazem też jakby zachowywał istotność statystyczną, więc po prostu jakby być może jakbyśmy coś jeszcze dodali, to może jeszcze trochę by się zmniejszył, ale być może byśmy byli pewni tego wyniku. Co oczywiście nie oznacza, że nie ma sensu dodawać tych zmiennych kontrolnych. Jeżeli nas interesuje to, jaki jest wpływ poszczególnych tych aspektów, które możemy sobie wyobrazić jako zmienne kontrolne, możemy je włożyć do tego modelu i zobaczyć, czy objawiają się jako istotny czynnik. No niestety tutaj myślę, że dostępność danych jest głównym czynnikiem uniemożliwiającym przeprowadzenie większości tych analiz. Chociaż trzeba myśleć, może się znajdzie fajny jakiś sposób. No dobra. To przejdźmy teraz do bardziej szczegółowych zagadnień. Zacznijmy może od tego, w ogóle pojawił się ten wątek efektywności współpracy online teraz, tak? W momencie COVID-u, czy w ogóle efektywności współpracy online i znaczenia tych kontaktów międzyludzkich. Jest sporo badań na ten temat. Ja nie będę ich wszystkich tutaj omawiał. Jedno na pewno jest bardzo, bardzo ciekawe i fascynujące wyniki daje, bo okazuje się, że w odniesieniu właśnie do współpracy naukowej, współpraca taka na żywo, face to face, twarzą w twarz, na miejscu, przy spotkaniu, które czasami wymaga lotu, bardziej pasuje i bardziej przekłada się na wyniki, które wymagają, które mają wkład twórczy, które tworzą coś nowego, które są bardziej disruptywne które są po prostu właśnie bardziej jakby przełomowe. Natomiast ta współpraca wirtualna zapośredniczona przez jakieś media działa wystarczająco dobrze tam, gdzie mamy do czynienia z rzeczami takimi bardziej codziennymi, przyziemnymi, drobnymi, technicznymi. Czyli wniosek byłby z tego taki, że jeżeli chcemy wymyślić nowy projekt, tak, badawczy, to pewnie powinniśmy się spotkać. Ale w momencie, kiedy już mamy ten projekt wymyślony i chcemy ustalić, kiedy tam, nie wiem, jaką platformę do ankietyzacji wybierzemy, to spokojnie można zrobić online. Czyli te rzeczy bardziej kreatywne powinny być raczej robione, to znaczy jest, widać, że jest efekt obecności na miejscu na te rzeczy bardziej kreatywne. Ten efekt nie uwidacznia się w taki sam intensywny sposób w przypadku rzeczy właśnie takich bardziej technicznych, przyziemnych, codziennych. Teraz tak, czy zostały uwzględnione przesiadki? To rzeczywiście jest duży problem w tym badaniu i one zostały uwzględnione na tyle, ile mogły być uwzględnione. Jako zmienne kontrolne opisujące te lotniska, czyli mamy jakby informację o tym, do jakiego lotniska jest lot, tak? Czy to jest lot do Rzeszowa, skąd można polecieć w niewiele miejsc, czy to jest lot do Chicago, gdzie można polecieć wszędzie, tak? Tak samo w tej zmiennej instrumentalnej, dlatego też ta trochę zawiła w zrozumieniu metoda została uwzględniona w tym badaniu, bo po prostu ta zmienna instrumentalna umożliwia nam jakby włączenie w nią sieci połączeń, znaczy to, jak dobrze usieciowione jest dane lotnisko za pomocą dosyć złożonej miary Eigenvector Centrality, czyli taka miara, która w ilościowy sposób mówi nam, jakby pozwala nam rozróżnić bardzo dobrze usieciowione miejsce ze słabo usieciowionym miejscem. Czyli te przesiadki są pośrednio włączone do tego modelu. Mimo tego, że teoretycznie niekoniecznie musiałyby być przez tą losowość, o której wcześniej mówiłem. Teraz tak, rola konferencji, jeszcze jedną rzecz mam do powiedzenia na ten temat. Są ciekawe badania, które pokazują, w jaki sposób działają konferencje. I tutaj najlepsze badanie, które mi przychodzi do głowy w tym zakresie, to jest badanie też wykorzystujące quasi-eksperyment.
który był oparty na tym, że parę lat, już pewnie może nawet kilkanaście lat temu, w Stanach Zjednoczonych był jeden z wielkich huraganów. I odwołano wielką konferencję, taką tam Political Studies Association, coś takiego, politologiczną, wielką konferencję, na którą przyjeżdżają tam tysiące osób. I na tej, i to odwołanie, jakby program, w ostatniej chwili ją odwołano, tak? Nie, ludzie nie przylecieli, bo nie mogli, ale były programy, było wiadomo, kto na niej będzie. No i porównując tą odwołaną edycję i to, kto miał na niej być, z wcześniejszymi i późniejszymi edycjami, policzono, ile artykułów między tymi uczestnikami, którzy tam byli, a wcześniej ze sobą nie współpracowali, ale mogli się spotkać, ale się nie spotkali, nie powstało. I w efekcie to jakiś był cały, nie pamiętam jaki, no ale to nie chodziło o 2-3 artykuły, tylko w tej skali tysięcy osób naprawdę było ich kilkadziesiąt jakby artykułów, które nie powstały przez to, że się ludzie tam przy kanapeczkach czy przy jakimś przy kawce nie spotkali i nie zaczęli ze sobą współpracować. Więc to pokazuje, że te konferencje mają jednak duże znaczenie i najprawdopodobniej ta wirtualizacja części wydarzeń, no pewnie negatywnie na to wpływa, bo o wiele trudniej jest nawiązać taki spontaniczny kontakt siedząc przed ekranem komputera. Łatwiej jest wylać na profesora kawę i idąc po korytarzu, prawda? Sobie można na klawiaturę wylać, ale to nie przełoży się na współpracę. No dobra, co dalej mamy? Kasia wprost zapytała to pytanie, czy infrastruktura, czy przepływy? No, nie wracałem do tego, bo wydawało mi się ewidentne, że całe to wszystko prowadzi do tego, żeby powiedzieć tak, że co najmniej pokazujemy, że nie mówimy, że nie ma relacji w drugą stronę, ale mówimy, że jest relacja od dostępności tych lotów, czyli od tej infrastruktury do tej współpracy naukowej. Tak? Cała jakby logika tego badania i zastosowanych tych metod pozwala twierdzić, że jest związek przyczynowy w tę stronę. On nie wyklucza związku przyczynowego w drugą stronę. Na pewno też jest tak, że linie lotnicze puszczają loty tam, gdzie jest podaż, tak? Przepraszam, popyt na te loty. Ale na podstawie tego badania można pokazać, że przynajmniej część tego efektu idzie w tę stronę, którą analizowaliśmy. Dobrze, to teraz seria pytań Agnieszki. Dlaczego Microsoft Academic Graph? To dlatego, że on jest równie dobry jak Web of Science i Scopus, a jest wdzięczny też dlatego, że po prostu dane w Microsoft Academic Graph są zgeolokalizowane, czyli mamy współrzędne geograficzne przy każdej afiliacji. Natomiast testowo przeprowadzaliśmy też takie analizy na Web of Science, na jakiejś tam na jakiejś selekcji, no i wychodziło mniej więcej to samo. Trudno, żeby wyszło co innego z tego względu, że te wszystkie te bazy mają bardzo dużą część wspólną. Najważniejsze czasopisma są we wszystkich tych, w tych bazach. Kosztów lotów nie uwzględnialiśmy, nie ma takich danych, ale znowu, to jest zmienna, którą pewnie można by uwzględnić, warto by uwzględnić, natomiast quasi-eksperymentalność tej metody powoduje, że nie trzeba tak naprawdę tego robić, żeby wyniki były sensowne. Różnice międzydyscyplinarne na pewno są. Nie było to przedmiotem naszego namysłu z tego względu, że dbaliśmy o wielkość populacji. Im więcej mamy po prostu danych, każdy podział tej próby badawczej na wąskie fragmenty będzie powodował zmniejszenie istotności statystycznej. Na pewno tutaj te różnice by wyszły, no bo po prostu są dyscypliny, w których jest mało współpracy, takie jak humanistyka, i są takie, gdzie jest bardzo dużo tej współpracy, więc siłą rzeczy to powinno tutaj jakoś być. A to, o czym my tutaj mówimy, to jest efekt na całości nauki, ale w zasadzie jak się popatrzy na to, jak teraz wygląda nauka, to może z perspektywy ludzi, którzy się zajmują naukami społecznymi, się wydaje, że nauki społeczne są ważne, ale jak się popatrzy jednak na masę produkcji naukowej, to przede wszystkim są nauki ścisłe, medycyna, techniczne, tego typu rzeczy. Więc tak naprawdę to my mówimy tutaj o tego typu informatyka, o tego typu dyscyplinach naukowych. Teraz tak, wracając do pytań Janusza, przede wszystkim przeprowadziliśmy podobną analizę dla patentów również. I wygląda to dokładnie tak samo.
Niestety z patentami jest ten problem, że patentów, które są we współpracy międzynarodowej, jest o wiele mniej. Tak jak tutaj mamy tych już prawie tam, jakbyśmy dojechali tym wykresem do, tym jednym z pierwszych wykresów do współczesności, to już zaraz będziemy mieli połowę produkcji naukowej mierzonej publikacjami naukowymi we współpracy międzynarodowej. Natomiast w przypadku patentów to cały też są jakieś małe procenty, jakieś 5%, coś takiego. Tak? Tego jest bardzo mało. Więc ten wzrost, o którym ty mówiłeś, to nie jest wzrost internacjonalizacji patentów, tylko wzrost liczby patentów. I on też wcale aż tak dużo nie jest. Więc de facto na patentach tego nie da się zrobić w równie dobry, w równie szczegółowy sposób. Tym bardziej też jest tak, że są badania, które pokazują, jak patenty przekładają się na publikacje. No i jednak jest tak, że duża część patentów nie są patenty robione przez naukowców, którzy też publikują później te wyniki, tylko one są po prostu pozostają patentami, ewentualnie są cytowane w publikacjach innych naukowców. Więc to przełożenie tutaj nie jest takie oczywiste, aczkolwiek efekt na patentach, tak jak powiedziałem, też jest widoczny. O wiele mniej jakby pewny pod względem statystycznym, ale istotny. A to ciekawe, że patenty są tak słabo zinternacjonalizowane, biorąc pod uwagę, że no są tworzone jednak w międzynarodowych korporacjach. Tak, ale w efekcie kto zostaje współautorem patentu jest o wiele bardziej sformalizowane niż to, kto zostaje współautorem publikacji. I przez to, że też za tym stoją zazwyczaj duże pieniądze, jest to bardziej skoncentrowane, zlokalizowane, chociażby właśnie przez to, żeby chronić własność intelektualną. Dokładnie to, co mówiłeś o tych relacjach, jakby o tej ucieczce Stanów Zjednoczonych z Chin w pewnym sensie. W zasadzie nie mam nic więcej w tym wątku do dodania, bo wydaje mi się, że powiedziałeś na ten temat prawie wszystko. Charakterystyka demograficzna beneficjentów współpracy naukowej. Tego aspektu nie badaliśmy. To oczywiście znowu można by zbadać jako te zmienne kontrolne. Nie powinno mieć to wyników na całe badanie. Skąd inąd wiadomo, że płeć na przykład ma znaczenie we współpracy naukowej, chociażby przez to, że kobietom ze względu na obowiązki domowe jest trudniej tradycyjne role kobiece, jest trudniej podróżować, więc to podróżowanie się przekłada na, skoro już wiemy, że podróżowanie się przekłada na współpracę naukową, to ten efekt musi tam być. To generalnie jest ważny i wdzięczny temat, ale tak jak sama mówisz, trochę jakby obok tego, ale z drugiej strony też jest tak, że literatury na ten temat też jest już całe morze, tak jakby takich charakterystyk tych demograficznych nie tylko płciowych. Być może powinienem od tego zacząć. Czym jest współpraca naukowa? No my tutaj definiujemy współpracę naukową jako współautorstwo artykułów naukowych. W sposób taki techniczny opieramy się na takiej definicji, dlatego, bo to jest coś po prostu mierzalne w skali globalnej. Możemy mieć w ten sposób miliony, tak naprawdę tutaj mieliśmy, ta analiza jest oparta na kilkudziesięciu milionach publikacji. To są, w inny sposób nie jesteśmy w stanie tego uchwycić. Jest to generalnie przyjęte rozwiązanie w tego typu analizach. Oczywiście ułomne, bo nie każda współpraca naukowa musi się koniecznie kończyć publikacją naukową, z której są współautorzy, którzy wcześniej ze sobą współpracowali. W ogóle wielką niewiadomą jest to, co się dzieje ze współpracą naukową, która z jakichś względów nie wychodzi, tak? Ona jest niemierzalna, a wiemy, że jest jej bardzo dużo, tak? I to jest też jakiś ważny trend badawczy teraz, trudny właśnie do zbadania przez to, że nie ma jakby tak bardzo dostępnych danych, ale są jakieś tam ciekawe pomysły, żeby próbować to robić. Co znaczy?
dydaktyczne dla wykładu można jeździć. No tak, 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 tak. Trochę się zgubiłem, ale nie szkodzi. Dobrze, jeszcze była taka mowa o tym właśnie, jakby jedna ze z tych zmiennych kontrolnych, która się tu pojawiła, a co w takim właśnie przypadku, kiedy właśnie są właśnie ci studenci, którzy gdzieś na dłużej sobie jadą. W pewien sposób, znowuż, możemy to uchwycić na podstawie tych danych, ale to trochę tak jak z patentami. Możemy patrzeć nie tylko na współpracę w ramach artykułu naukowego, ale czasami jest tak, że ludzie mają, są zatrudnieni w różnych miejscach. Więc w efekcie mają więcej niż jedną afiliację. Czasami mają dwie różne międzynarodowe afiliacje, czyli widzimy, że są jakoś powiązani, że są zawodowo zaczepieni w tych dwóch miejscach, czyli to by trochę odpowiadało temu, co gdzieś tam było w podstawach tego pytania. I taką analizę tak dla testu zrobiliśmy, dokładnie tak samo wychodzi. Tak? Widać rzeczywiście, że jest wpływ tych długodystansowych lotów na występowanie tych międzynarodowych afiliacji, bardzo często chińsko-amerykańskich zresztą. A dobre artykuły, a odległa współpraca, to chyba było ostatnie pytanie Mikołaja. Czy odległość ma znaczenie dla jakości naukowej? To znowu, sami my tego nie badaliśmy, ale akurat właśnie moja współautorka Katy Berner z Bloomington parę już dawno temu, pewnie kilkanaście lat temu, publikowała taki ciekawy artykuł, w którym zestawiana była odległość, średnia odległość współpracy w danym artykule, tak, jak daleko od siebie byli współautorzy, i to było zestawiane z cytowaniami, o ile dobrze pamiętam. No i tutaj ewidentnie pokazał się efekt, że jak mamy im dłuższa współpraca, tym się okazuje, że więcej cytowań z tych względów. Tak? Jeżeli odsiejemy od tego różne te zmienne kontrolne, co tam w pewnym mierze zostało zrobione, no to okazuje się, że nadal ten efekt zostaje. Więc widać, że jakby, że jest sens współpracować z perspektywy Warszawy z Los Angeles większy niż współpracować z Łodzią, tak? Bo być może tam właśnie jakby... Teoretyczne wyjaśnienie tego będzie takie, że trochę na zasadzie tych siły słabych więzi granowetera. Jeżeli mamy ludzi blisko nas, to oni najprawdopodobniej mają podobne doświadczenia, najprawdopodobniej znają podobnych ludzi. Nawet jeśli ich nie znamy, to oni pewnie mamy wspólnych znajomych, więc w efekcie być może mamy wspólny dostęp do jakby wspólnej wiedzy. Natomiast ludzie, którzy gdzieś indziej zupełnie funkcjonują, mają inne środowiska, oni mają dostęp do czegoś innego, więc teoretycznie można zakładać, że uzupełniające się kompetencje odległych potencjalnych współpracowników będą większe, czyli sensowniejsze pod względem sensownej współpracy, niż tych, którzy są blisko, do których jest łatwiejszy dostęp, ale właśnie oni najprawdopodobniej będą wiedzieć to samo, mieć dostęp do podobnego sprzętu, podobne doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, czy czegoś jeszcze... Możliwe, chyba jest zależność w tym kierunku, tak, no. Żeby dochodzi do odległej współpracy wtedy, kiedy dana współpraca dobrze rokuje na ich powrót, tak? Bo to jest, tak. Bo to są koszty, bo to jest, tak, w związku z tym jakby ta korelacja może wynikać z przyczynowo-skutkowej zależności w odwrotnym kierunku. Znaczy tutaj nie wiem, czy to jest odwrotny kierunek, na pewno to są różne jakby, różne czynniki mają znaczenie, bo ewidentnie widać, że bliskość ma znaczenie, tak? Współpracujemy tam, gdzie jest nam wygodnie, czyli tam, gdzie jest nam blisko, gdzie jest nam tanie, gdzie jest nam łatwo się dostać, tak? A z drugiej strony jest ten czynnik jakby kluczowy, merytoryczny, że do współpracy potrzebne są uzupełniające się kompetencje. Po co mamy ze sobą współpracować, jeżeli ja bym wiedział wszystko i potrafił wszystko to samo, co ty, tak? To jakby o wiele lepiej, jakby idealna sytuacja współpracy jest taka, nie, że ja potrafię zrobić pierwszą część eksperymentu, ty drugą. Wtedy jakby Ale jeszcze jest liczebność. Ja mówię o takiej sytuacji, że jestem młodym naukowcem, wyobraźcie sobie,
I przychodzę do budżetu i mówię, mam taki pomysł na ten, chciałbym polecieć do Centrum Relacji Współpracy. I on mówi, nie, ten pomysł jest wtórny i w ogóle wszyscy to już dawno zrobili, nie wiem jeszcze czemu wydawać pieniędzy na Los Angeles, żeby to robić, tak? To jest inna sytuacja niż kiedy ja mam rzeczywiście genialny pomysł. Idę do szefa i mówię, że mam taki pomysł lecieć do Los Angeles, tak? W tym sensie, że za pierwszym razem moja inicjatywa zostanie zablokowana, nie dojdzie do tego artykułu, tak? Bo po prostu pomysł jest zbyt słaby, a za drugim razem dojdzie i dlatego może występować korelacja między jakością a odległością. Tak, czyli to jest jakby w stronę. Natomiast mówiąc, sprawdziłem, że z Chicago do Moskwy jest poniżej 6000 mil, a z Chicago do Władywostoku powyżej. No i jeszcze liczebność ma znaczenie. A co są te same kraje? Bo na przykład, jeśli jest jakaś bardzo ezoteryczna dziedzina wiedzy, to w Polsce ktoś się tym zajmuje, jeden, w Czechach dwóch, w Niemczech pięciu, no i jest tylko jedno czasopismo, więc siłą rzeczy, gdzie te 20 osób może publikować, siłą rzeczy, no na współpracę są wskazani. A jak jest dużo ludzi w jednym miejscu, zajmują się czymś podobnym, mają jedno albo dwa czasopisma, no to prawdopodobieństwo, że przeciętny człowiek będzie zainteresowany współpracą, maleje, bo będzie mógł sobie publikować. No tak, to jest jakby ten podstawowy model grawitacyjny, w którym bierze się pod uwagę odległość, tak? Albo mierzoną prosto, po prostu jako odległość, albo mierzoną w nieco bardziej złożony sposób, czyli dostępność transportową i masę, czyli jakby to, ile te potencjalni współpracownicy mają do sobie do zaoferowania. Liczebowo, jakościowo i tak dalej. Czyli wy wszystko już zliczyliście z tego widzę. Nie tylko my, ale jakby nie, sam ale ten twórcy. Widzę, że do czego się nie przyczepić, to ty mówisz, że to jest. Z jednej strony to jest fajne, że jest tak dużo publikacji na ten temat, z drugiej strony jest to nieco nieśmiejące, bo to naprawdę już są tysiące publikacji. Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy tutaj fizycznie, nie mogę prelegentów wygłuszyć, tylko żeby przerwać. Bardzo dziękujemy. Mogliśmy tak jeździć palcem po mapie jeszcze długo, bo bardzo tutaj ciekawe seminarium. Zapraszamy za tydzień na ostatnim w tym semestrze seminarium, gdzie nasza koleżanka pani Ewa Zegler-Poleska będzie mówiła o... Ja powiem o funkcjonowaniu danych badawczych, nie konkretnych danych, ale w ogóle jak one funkcjonują w nauce. Dziękujemy, zapraszamy, polecamy się.